jak ci się podobało na obozie? Obóz był wyśmienity, znaczy boiska naprawdę były świetne. Hotel jest naprawdę świetny, bardzo polecam hotel Uniejów, jest niesamowity. Ale najlepsze były obiady, ten sznycel był naprawdę wyśmienity. No powiedz, jak ci się obiady podobały, co było? No przede wszystkim ten sznycel, przyśmił wszystko. Ale bardzo dobre śniadanie, obiady, kolacje, naprawdę. A twoja forma? Forma była w porządku, ale Antoni Skrzeć tutaj naprawdę zagrał dobry obóz. Też tak uważam. Nie wiem, kto to jest, ale tak, tak. No. Więc ogólnie wszyscy, myślę, że zrobili progres pod względem piłkarskim. No. Też sugerujesz, przyjacielu? Nie, kończę. Dobrze. Życzę miłego dzionka i no, cieszę się koło ferii. Witamy w ostatnim dniu obozu talentu. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z Fabianem Szostkiem i Urbanem. A więc Michał, jak dzisiaj graliśmy mecz? Jaki był wynik? To wygraliśmy 14 do 1. Rywal nie był jakiś dobry. No i tyle. A jak oceniasz naszą grę? No to też dobrze graliśmy. No i tyle. Fabio, jak ci się podobało miejsce na środek? Miejsce było... jest fajne. No i nie wiem dalej, ale jest fajne po prostu miejsce. Dobrze, a więc Urban, co dzisiaj robiliśmy na sali konferencyjnej? Na sali konferencyjnej robiliśmy typowanie na kapitana, zostaliśmy ja i Sali i koniki talentu. Dobrze, dziękujemy za oglądanie, dobranoc. No. Cześć, to jestem ja Tomek, a to mój kolega z talentu Alan. Jesteśmy właśnie na obozie, jest to przedostatni dzień i będę zadawać kilka pytań Alanowi ogólnie o obozie. Alan, jak ci się podobał cały obóz? Ogólnie obóz był bardzo fajny. Mieliśmy dużo atrakcji, mieliśmy bardzo fajne treningi. A te atrakcje to na przykład termy. Mieliśmy trzy bardzo fajne spalinki. Graliśmy ze stalą wywiadów. Z ŁKS-em i z Wilkami. Naprawdę ten obóz jest jeden z lepszych. Jakie były treningi? Czy były wyczerpujące, czy na lajcie? Raczej były przyjemne. Graliśmy 9 na 9 i pracowaliśmy nad finalizacją. Tak. A jak się podobał ten cały pierwszy dzień obozu? Pierwszy dzień to takie prowadzenie. Nie, raczej już byłem na takich typu obozach i raczej to nie jest stresujące. Tylko trzeba się zapoznać z miejscem i ma się różnych lokatorów. I się też trzeba, miał Aleksa, który dopiero dołączył do talentu, no i trochę się z nim zapoznałem. Jest naprawdę bardzo miły. Trzeba się, no i poza tym to fajny to będzie. A jakie były, oprócz treningu, były atrakcje na obozie? No były termy, sparingi, wymieniałam już z kim. Poza tym w hotelu mieliśmy basen, na który bardzo często chodziliśmy. I mieliśmy quizy lub taki coś... W formie takich rywalizacji pokojowych. Jeszcze warto wspomnieć, że... Mieliśmy naprawdę fajny basen, gdzie mieliśmy trzy tory. Ścigaliśmy się na tych torach. Też po prostu mieliśmy dużo pokojów. Tak, w pokojach mieliśmy też możliwość oglądania meczy Legii versus Widzewa Łodzi. I naprawdę każdy kibicował Legii. I była strasznie duża zabawa. Każdemu się to podobało. I bardzo fajnie się oglądało mecz. Niestety jako kibice Legia zremisowała. No. Nasi przeciwnicy wbili sobie samobuja, lecz niestety, gdy wygrywaliśmy 2-1, my też sobie wbiliśmy samobuja. I mecz się zakończył 2-2. A może jeszcze jedna rzecz. Jakie było jedzenie w hotelu? O, jedzenie było bardzo dobre. Na kolację często mieliśmy gofry. Parówki. Polecam. Mieliśmy jeszcze kotlety schabowe.
Kotlety schabowe, paluszki rybne i, z frytkami. I różne surówki. Frytki też mieliśmy. I obok był bufet, gdzie były jakieś pomidorki, ogórki i warzywa i tego typu rzeczy. Mieliśmy no. też, mieliśmy też cztery zbiorniki z wodą. Dwa z wodą z cytryną i pomarańczą i dwa z wodą zwykłą. Też warto wspomnieć, że mieliśmy po obiadach, zawsze mieliśmy deser i desery były naprawdę bardzo dobre. Nie były kupcze, były, widać, że było to robione ręcznie. Robiliśmy też, mieliśmy dostęp do herbat, a tak jak Gała mówi o zupach, to dzisiaj na obiad był rosół. Rosół. O, taki pyszny rosół, naprawdę był przepyszny rosół. No i Gała, ostatnie pytanie. Co, jakie byś mi dał ostatnie pytanie? Jakie bym ci dał ostatnie pytanie? Jak oceniasz mecz Legii z Widzewem Łodzią? Legia w pierwszej połowie grała naprawdę dobrze. Kapustka strzelił ładnego gola z główki. Lecz później też Legia na początku drugiej połowy grała całkiem dobrze, ale już później Widzew zaczął trochę przejmować inicjatywę meczu. Co przez to zremisowali. No. No dobrze. Dziękujemy za oglądanie. Miłego wieczoru i do zobaczenia po powrocie.